Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, tym razem ze Starego Sącza. Jesteśmy w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Magdalena Fryźlewicz. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Za nami trudny okres, także dla takiej instytucji, jaką jest muzeum, bo przecież muzeum bez odwiedzających no, nie spełnia tej swojej funkcji. Tymczasem no, na kilka miesięcy byliście, że tak powiem, wyłączeni z życia. Placówka nie mogła działać. Jak byś podsumowała ten właśnie ubiegły rok? No myślę, że to był bardzo trudny czas, choć muzeum samo starało się tylko, jeżeli władze pozwoliły i jako tako można było otwierać muzeum, to my już pracowaliśmy i jak najbardziej byliśmy otwarci i czekaliśmy na turystów i w zeszłym roku w lecie tych turystów było. Oczywiście były to liczby o wiele mniejsze niż w innych latach, ale pomimo wszystko nas to bardzo cieszyło, że i nowosądeczanie, i starosądeczanie, i turyści z Polski, z zagranicy w mniejszej ilości, ale nas odwiedzili. Ale trzeba powiedzieć, że nasze życie muzealne jednak pomimo pandemii też nie zanikało. Pomimo tego, że nie było turystów, pomimo tego, że nie można było tutaj wejść, opracowywane były archiwa, które są dość bogate, więc pewne rzeczy mają swoje plusy. Był czas, była możliwość poopracowywać archiwa i nasze dokumentacje i zdjęcia, które można było opisać, umieścić w odpowiednim katalogu, więc nie był to zupełnie taki stracony czas, ale było to, no na pewno był to czas bardzo smutny tutaj dla muzeum, bo drzwi były zamknięte, nie było tak jak zawsze tutaj turystów, nie mogliśmy porozmawiać, nie mogliśmy im pokazać. Pomimo wszystko, że w zeszłym roku nie było oprowadzania ze względów wiadomych, ale myślę, że ten rok, ten sezon i to lato nam to wynagrodzi i będziemy mogli się tu cieszyć pełnym obłożeniem i pełną ilością turystów. Znaczy mamy za to kciuki, a jeżeli patrzycie na tą liczbę zwiedzających, która była w ubiegłym roku, czy to są znaczne spadki? No i druga sprawa, bo jednak zwiedzający, no to też to są osoby, które kupują bilety, więc jest to jakiś zastrzyk finansowy dla muzeum. Czy te finanse są w bardzo opłakanym stanie właśnie? No powiem tak, że muzeum jest specyficzną instytucją, ponieważ jest prowadzone społecznie przez stowarzyszenie, które nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, ale to stowarzyszenie zarazem dostaje dotacje od miasta. Więc na takie podstawowe rzeczy typu jakieś miasto nam zapewniło. Dochód z biletów był zdecydowanie mniejszy. Proszę powiedzieć, teraz muzeum jest cały czas otwarte, ale oczywiście zwiedzamy w reżimie sanitarnym. Jak się do tego musieliście przygotować? No oczywiście, no, przygotowaliśmy się, mamy odpowiednie płyny do dezynfekcji, w jakimś stopniu ograniczana jest liczba zwiedzających. Odbywa się to po prostu na elastycznie. Jak przychodzą zwiedzający, my decydujemy, czy w tym momencie może ktoś wejść jeszcze, czy nie może wejść, ile mamy osób, bo są limity osób na danej sali. My nie mamy tutaj dużych pomieszczeń, więc w jakiś sposób musimy to regulować i ograniczać. Czy już widzisz, że ten ruch się zaczyna? Wprawdzie jeszcze wakacje przed nami, to pewnie te najbliższe 2 miesiące wakacyjne to będzie taki czas, kiedy tych turystów będzie naprawdę dużo. Ale czy teraz już widać, że coś drgnęło, coś się ruszyło? Coś drgnęło, ale to nie jest jakaś olbrzymia liczba i ilość, ale turyści się pojawiają. To jest, co nas bardzo cieszy. Właściwie powiem tak, że każdy turysta jest od nas mile widziany i bardzo się staramy, żeby stąd wychodził zadowolony. No szkoły to już nie ten czas, żeby zwiedzał, przecież szkoły to... Udało się. Jeszcze dwie klasy z liceum ogólnokształcącego ze Starego Sącza i przedszkole jeszcze w tym tygodniu były. Zwiedzanie no, jest trochę utrudnione ze względu na to że to są grupy, ale jakoś sobie dajemy radę, dzielimy, więc oni też się dowiadują bardzo wiele rzeczy i informacji. Niektórzy tutaj są po raz pierwszy. Powiedz tak w skrócie oczywiście, co możemy zobaczyć w muzeum? Muzeum to jest przede wszystkim olbrzymia kopalnia wiedzy o Starym Sączu i o wszystkim, co ze Starym Sączem jest związane. Więc mamy szeroko pojętą historię miasta, choć mamy również dwie wystawy biograficzne, a mianowicie wystawę związane z wielką śpiewaczką operową Adą Sari i
z księdzem profesorem Józefem Tischnerem, który tutaj właśnie się urodził. Oprócz tego jest to ekspozycja, która pokazuje historię miasta poprzez postaci, ludzi, zdjęcia, ale i również przedmioty, którymi się posługiwano, więc rzemiosło, etnografia. Bardzo bogate mamy zbiory związane z latami II wojny światowej, więc myślę, że każdy tutaj coś dla siebie znajdzie i jakąś dziedzinę, czy dorosły, czy dziecko tutaj coś ciekawego na pewno go zainteresuje. W Starym Sączu znajduje się tutaj w Muzeum Regionalnym Izba Pamięci poświęcona właśnie księdzu profesorowi Tischnerowi, ale powstał także ośrodek edukacyjny. Tak, tu powstał ośrodek edukacyjny. Tą sprawą zajmuje się również drugi kustosz pan i prezes stowarzyszenia, pan Andrzej Długosz. No w tej chwili to się odbywa oczywiście przeważnie, do tej pory odbywało się drogą elektroniczną i telefoniczną, no ale on ciągle są jakieś są potrzeby i prośby o informacje. W tym roku mija okrągła, tak? 135. rocznica urodzin właśnie Ady Sari. No i nasze stowarzyszenie również o tym nie zapomniało. I to jest dowód o tym, na to, że stowarzyszenie to nie tylko muzeum, choć przede wszystkim muzeum, bo 24 czerwca wraz z Biblioteką Starosądecką otwieramy wystawę poświęconą Adzie Sari. Będzie na otwarciu 24 prelekcja, również właśnie wygłoszona przez pana Andrzeja Długosza, która będzie dotyczy właśnie tej wielkiej śpiewaczki operowej, która tutaj spędziła dzieciństwo i młodość. Ta wystawa będzie się tutaj odbywać? Nie, wystawa będzie w bibliotece w Starym Sączu. Jak długo będzie można oglądać tę ekspozycję? Myślę, chyba, że około miesiąca. Ale to wszystkie informacje oczywiście pewnie będą dostępne. Informacje są na naszych stronach internetowych, na naszym koncie na Facebooku, więc myślę, że tak samo biblioteka reklamuje, więc myślę, że każdy z Państwa, jeżeli będzie miał ochotę oglądać zdjęcia, które są archiwalne i wyjątkowe, które do tej pory nie były pokazywane. Powiedz Magda, bo każde muzeum ma taką swoją perełkę, taki eksponat, z którego jest, nie wiem, najbardziej dumne. W Starym Sączu, w muzeum, to będzie co? Jest coś powiem takiego? Powiem tak, jakbym miała ja wybierać i jakby mówić, to każdy przedmiot jest dla nas ważny. Każdy dokument, który nawet nie jest eksponowany, jest również dla nas ważny, bo jest przynoszony tutaj przez mieszkańców, bo tak zdobywamy i tak tworzy się Muzeum Starosądeckie, tworzyło i tworzy. Więc właściwie można powiedzieć, bo mamy obrazy z XVII wieku, mamy bardzo cenne eksponaty, które pochodzą z wykopalisk, więc to są bardzo wyjątkowe przedmioty, ale mnóstwo przedmiotów, które może nie mają dużej wartości materialnej, ale mają olbrzymią wartość historyczną dla nas i myślę, że dla Starego Sącza i dla następnych pokoleń, które to zobaczą. A przybywa jeszcze tych eksponatów? Tak, przybywają, przynoszone są. Ostatnio trafił do nas obraz przekazany przez bratanka Jadwigi Szajer, pana Szajera. Przedstawia on Fausta, nie jest on sygnowany i został umieszczony w ekspozycji związanej wyłącznie właśnie z Adą Sary w jednej z sal. I na zakończenie, Magda, jeżeli ktoś, bo przecież też mieszkańcy Nowego i Starego Sącza oczywiście jak najbardziej są mile widziani, w jakich godzinach, w jakie dni pracujecie, czy trzeba wcześniej się jakoś anonsować, zapisywać, jak to wygląda? Powiem tak, że w tej chwili, jeszcze w czerwcu, przez kilka dni muzeum pracuje z wyjątkiem poniedziałków codziennie. Od wtorku do soboty jest to od 10 do 15, w niedzielę od 10 do 13. Zmienia się to na okres lipca i sierpnia, gdzie godziny pracy muzeum są zdecydowanie wydłużone, ponieważ tradycyjnie poniedziałki są zamknięte, ale od wtorku do soboty mamy w godzinach od 10 do 17, a w niedzielę jest od 10 do 15 muzeum czynne. I bardzo serdecznie zapraszam ja osobiście i w imieniu stowarzyszenia naszego właśnie mieszkańców okolic Starego, Nowego Sącza, najbliższej okolicy do zwiedzenia naszego muzeum. A powiem szczerze, że w okresie pandemii zauważyłam, że coraz więcej osób z tych bliższych okolic nasze muzeum odwiedza, co nas bardzo cieszy. I docenia to, co jest u siebie, tak? Bo cudze chwalicie swego rodzaju. Właśnie, tak. Te najbliższe okolice i te nasze małe ojczyzny warto zobaczyć, warto się czegoś ciekawego dowiedzieć. No to zapraszamy wszystkich jeszcze raz, a ja dziękuję bardzo. Zapraszam za rozmowę. Dziękuję również.